W Domu Kultury Śnieżka odbyła się konferencja dotycząca istotnych zmian w przepisach prawnych dla pracodawców, którą zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Dębice. Zmiany w kodeksie pracy nastąpią od stycznia, ale jak mówi organizatorka Katarzyna Rostowska-Machnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, są to zmiany niezwykle istotne i trzeba o nich wcześniej informować. W pigułeczce informacje w zmianach zasiłkowych, tutaj prawo pracy, zatrudnianie cudzoziemców, to jest bardzo istotny problem. Jest to też związany ze stanem wojny na Ukrainie i tutaj też przybywają obywatele Ukrainy, którzy też podejmują zatrudnienie. No i dla przedsiębiorców, czyli inwestowanie, otwarty rynek. Także myślę, że warto, żeby tą wiedzę państwo, którzy przyjęli nasze zaproszenie, uzyskali. Tematem konferencji była też edukacja, a na tą kwestię zwrócił obecny na spotkaniu starosta Piotr Chęciek. Musimy ciągle poszukiwać nowych kierunków kształcenia młodzieży. Trochę się trend odwraca. Nie wszyscy będą, myślę, mieli matury. A może maturę to już wszyscy, bo to już jest taki poziom, powiedzmy, edukacji i wykształcenia minimalny, ale też szkoły branżowe niekoniecznie. I coraz więcej brakuje faktycznie fachowców, rzemieślników w takich podstawowych dziedzinach. No, hydraulika, montaż instalacji, spawanie, obróbka metali. No, to są rzeczy, budownictwo, są rzeczy, które przecież będą potrzebne i przecież internet ich nie zastąpi. Bardzo ważne spotkanie. Dziękuję pani dyrektor Katarzynie Rostowskiej-Machnik za organizację tego i wszystkim pracownikom chciałem podziękować Urzędu Pracy za ich zaangażowanie, szczególnie w okresie pandemii, bo to naprawdę było wielkie wyzwanie. Ale zawsze dobry kontakt z naszymi przedsiębiorcami. Złego słowa praktycznie nigdy od przedsiębiorców dębickich na Dębicki Urząd Pracy nie słyszałem i to na pewno jest zasługa pani dyrektor i wszystkich pracowników. Prelekcję na temat działalności Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów wygłosił Paweł Hein z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, który wspiera wszystkie działania inwestycyjne w naszym województwie. W chwili obecnej jest bardzo taka dobra sytuacja, bardzo dobry klimat w naszym województwie. Jest on głównie związany z tym, że wiele firm już szuka terenów inwestycyjnych właśnie na Podkarpaciu po to, aby tworzyć pewną bazę, pewną siedzibę, już nastawiając się z działaniami inwestycyjnymi i odbudowie Ukrainy. Według ostatnich informacji, które można przeczytać, wynika to, że odbudowa Ukrainy będzie kosztowała mniej więcej 750 miliardów dolarów. W związku z czym wiele firm już szuka terenów inwestycyjnych, szuka możliwości zainwestowania właśnie na Podkarpaciu, które przylega do Ukrainy. My jako Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów pomagamy, aby ten biznes rozwijał się właśnie na Podkarpaciu, a Dębica ma doskonałą lokalizację, jest to doskonałe miejsce po to, żeby lokalny biznes mógł kooperować z tym dużym biznesem, bo tutaj w Dębicy ma doskonałe lokalizacje czy komunikacje, dwa zjazdy z autostradą, ma kolej aglomeracyjną, więc te możliwości inwestowania w powiecie dębickim są duże. O zmianach w zasiłkach mówił Krzysztof Madejczyk, kierownik Dębickiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te zmiany już się dokonały, ale mamy te doświadczenia, które pozwalają nam podpowiedzieć pracodawcom, co zrobić lepiej i szybciej, tak żeby nasi klienci mieli wypłatę w sposób terminowy, bez zbędnego przeciągania postępowań wyjaśniających i żeby byli zadowoleni z naszej obsługi. Te zmiany generowały szereg uproszczeń w obsłudze zasiłków, zwłaszcza chorobowych. W związku z tym ten proces w mojej ocenie przebiega prawidłowo. Jednak są pewne elementy, na które dzisiaj zwracałem uwagę, te, które możemy poprawić. Przedstawicielka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie mówiła o zmianach w kodeksie pracy, które wejdą od stycznia przyszłego roku. Zmiany są bardzo obszerne, dotyczą tak zwanego balansu, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Na podstawie jednej z dyrektyw unijnych, druga z dyrektyw, która wymaga implementacji do naszego porządku prawnego, dotyczy rozszerzenia informacji podawanej pracownikom podczas zatrudnienia i różnego rodzaju ich uprawnień. Dość szeroka regulacja w związku z powyższym na pewno będzie wymagała przede wszystkim komórki kadrowe, aby zapoznały się z tymi regulacjami. Konferencja trwała 2 godziny i zgromadziła kilkudziesięciu pracodawców i osób, które zajmują się sprawami kadrowymi z całego powiatu dębickiego.